Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie, na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. W wielu odcinkach naszego magazynu mówiliśmy, że można pewne rzeczy zrobić samemu, ale nie zawsze mamy możliwość. A to aura nie sprzyja, nie mamy narzędzi czy też miejsca, by jakieś naprawy samodzielnie dokonać. Otóż w Suwałkach otworzyło się miejsce, gdzie wreszcie możemy, jeżeli potrafimy, możemy samodzielnie dokonać diagnostyki, czy też naprawić swój pojazd. Także zapraszam na rozmowę z właścicielem takiego warsztatu. Dzień dobry, panie Karolu. Dzień dobry, witam. Panie Karolu, skąd pomysł na taką działalność w Suwałkach? Ogólnie pomysł przede wszystkim to zamiłowanie do samochodów i też chęć dania jakiejś szansy ludziom do napraw, którzy potrafią to zrobić, a nie mają po prostu własnego miejsca, tak, na to, które jest dosyć ważnym aspektem też podczas prac przy samochodach, tak? I tutaj właśnie wykorzystał pan moje drugie pytanie, właśnie do kogo skierowana jest tego typu usługa? Tak, no usługa jest skierowana przede wszystkim do ludzi z pasją też, którzy potrafią sami przy samochodzie swoim wykonać różnego rodzaju naprawy, a na przykład nie posiadają miejsca lub sprzętu do tego potrzebnego, więc też służymy pomocą i wynajmem sprzętu służącego do naprawy pojazdów. Jak i również kierujemy też usługę do mechaników, którzy po prostu chcieliby jakby sami naprawiać, a nie mają gdzie, więc też mogą u nas skorzystać z wynajmu, tak? Na godziny lub nawet na cały dzień. Jakiego typu naprawy możemy samodzielnie dokonać w pana zakładzie? No, wachlarz, że tak powiem, szereg jest dosyć szeroki. No, na pewno wymiana oleju, filtry, takie podstawy, które no, każdy praktycznie umie. Zawieszenia, możemy też różnego rodzaju drążki, wahacze wymieniać, mamy też do tego specjalistyczny sprzęt do ściągania drążków, różne komplety kluczy, nasadek, więc no, wahacz jest naprawdę dosyć spory też, amortyzatory nie stanowią problemu, też mamy do tego różnego rodzaju sprzęt, jak i również posiadamy też komputer diagnostyczny, który możemy podłączyć klientowi za opłatą i stwierdzić usterki stałe w samochodzie, elektroniczne też, tak? Mówi pan, że posiada pan oczywiście w wyposażeniu warsztatu wszelkie narzędzia niezbędne. Czy można również ze swoimi narzędziami przyjechać? Tak. Jest taka opcja, więc jeżeli ktoś przyjedzie ze swoimi narzędziami, to oczywiście płaci wtedy tylko i wyłącznie za godzinę za stanowisko, tak? Cena jest niezmieniona dla wszystkich taka sama, tak? Czy oprócz naprawy jeszcze jakieś usługi można u pana wykonać? Tak, ja ogólnie sam zajmuję się autodetailingiem. Jest to kosmetyka samochodowa, która polega na czyszczeniu wnętrz, praniu foteli różnego rodzaju, czyszczenie skór, czyszczenie całego wnętrza, jak i również polerowanie lakierów jednoetapowe, dwuetapowe, jako cały, że tak powiem, kosmetyka samochodowa, tak? Czy klient, który rozpoczął jakąś naprawę przy swoim aucie i widzi, że nie daje sobie rady, czy może liczyć na pana pomoc? Tak, oczywiście. Ja też znam się na mechanice, też skończyłem szkołę mechaniczną i jestem w stanie każdemu też pomóc w potrzebie, jeżeli uzna, że nie poradzi sobie sam tego skończyć, tak? Więc służę na pewno pomocą. Czy przed rozpoczęciem naprawy taki klient dostaje jakiś instruktaż? Tak, każdy klient przed naprawą dostaje regulamin garażu, który musi się zapoznać i
Oczywiście też pisać oświadczenie, że każda naprawa jest jakby zrobiona przez niego i on jest odpowiedzialny za stan swojego pojazdu po naprawie. Tak? A z jakiego typu narzędzi czy urządzeń można u pana skorzystać? Ogólnie wachlarz jest dosyć bardzo szeroki, więc między innymi mamy tutaj prasę hydrauliczną, mamy sprężarkę, mamy podnośnik hydrauliczny do skrzyń biegów, jak i również belkę do podwieszania silników, różnego rodzaju, jak widać, wózki narzędziowe mamy. Każdy po prostu wózek jest przydzielony do odpowiedniego stanowiska. Mamy też piaskarkę, mamy myjkę do narzędzi z podgrzewaczem płynu, jak i również no, szereg innych specjalistycznych narzędzi, które też jesteśmy w stanie udostępnić. Klient też oczywiście w tej cenie wynajmu po prostu może używać prężonego powietrza, może używać, że tak powiem, szlifierki, wiertarki, tak. Są rzeczy też, które są nieodpłatne, a wchodzą w cenę wynajmu, tak. No, jest dosyć dużo sprzętu, że tak powiem, mamy, więc no ciężko tak by było wszystko wymienić na raz, no ale mówię, no mamy stworzony też cennik, który można znaleźć też na Facebooku na naszej stronie, więc też zapraszamy do zapoznania się i zobaczenia, co posiadamy, tak? Czy, bo od niedawna garaż został otwarty, czy cieszysz się zainteresowaniem? Tak, uważam, że tak. Jak na dosyć krótki czas, powiedzmy no 2 tygodnie w tej chwili, no mieliśmy dosyć sporo już klientów i duże zainteresowanie. No i myślę, że raczej nie powinno maleć. A jakiego typu pojazdy klienci mogą naprawić u pana w garaż? W szczególności jesteśmy, powiedzmy tak, nastawieni na samochody osobowe, różnego rodzaju małe minivany, busy, SUVy jakieś. Mówię, mamy tu trochę ograniczenie wysokościowe, więc maksymalna wysokość pojazdu, który u nas się zmieści, jest 2,70, więc jest to samochód, który mieści się na kanale, wiadomo, na podnośniku. Mamy ograniczenia względem wysokości, ale jest też możliwość podniesienia i SUV-a i zrobienia na przykład różnych napraw przy zawieszeniu, przy tym też na podnośniku. Panie Karolu, a takie ostatnie pytanie. Czy klient po wykonaniu usługi sobie samemu, prawda, no w różnym stopniu jest ubrudzony? Czy jest możliwość ogarnięcia się przed wyjazdem? Tak, oczywiście. Posiadamy zaplecze sanitarne. Jest możliwość skorzystania z toalety, w której można się umyć, wziąć prysznic, jak i również umyć ręce i po prostu mieć po naprawie mieć po prostu ten komfort, że też jest się w miarę, że tak powiem, czystym. Nie trzeba siadać do samochodu i po prostu też brudzić go, że tak powiem, w środku, tak? Również dla klientów też, że już tak wspomnę, udostępniamy też rękawice jednorazowe, które są nieodpłatne, a na pewno też pomogą w utrzymaniu czystości, tak? Bynajmniej rąk. Ja dziękuję panie Karolu za rozmowę. Ja również dziękuję. Życzę sukcesów. Dziękuję w bardzo. W tej kwestii. A państwa zapraszam na kilka filmików znalezionych w sieci. Lecim! Going back to the future. Going back. Tak jak państwo słyszeli, dla chcącego nic trudnego, jeżeli tylko czujemy się na siłach, potrafimy, mamy narzędzia lub ich nawet nie mamy. Mamy wreszcie możliwość naprawienia, czy wręcz podłubania po prostu przy swoim samochodzie. A jeżeli czegoś nie potrafimy, zawsze możemy skorzystać z pomocy doradcy. Jeżeli tylko czujemy się na siłach i potrafimy, zachęcam do tego typu spędzenia nawet wolnego czasu przy swoim samochodzie. Do zobaczenia. We'll be right back.